Dzień dobry, Kamil Dziubka, zapraszam na Onet Opinię, a naszym gościem jest były szef Platformy Obywatelskiej i poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, Marian Banaś i Najwyższa Izba Kontroli ogłosili raport na temat wyborów kopertowych, tych, które w zeszłym roku się nie odbyły, ale na które budżet państwa wydał 76 milionów złotych i miał wydać kolejne pieniądze. Raport jest druzgocący dla obozu władzy. Konkluzja jego jest taka: nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Czy pana zdaniem ktoś realnie powinien obawiać się konsekwencji? Na pewno tak, to gotowy akt oskarżenia. To propozycja rozliczenia tych ludzi, którzy podejmowali decyzję, która dotyczyła milionów publicznych pieniędzy. I to pamiętamy tę sytuację wtedy, pamiętamy to przepychanie między ministrem Sasinem a premierem Morawieckim. Nikt wtedy nie chciał podpisać, nikt wtedy nie chciał zdecydować się na to, kto bierze odpowiedzialność za to, a wszyscy wiedzieliśmy, że tych wyborów nie będzie można zrobić, nie będzie można zorganizować. Dlatego dzisiaj patrzę na to tak, jak na kłótnię, czy na może wojnę gangów, lepiej powiedzieć niż kłótnię, na przepychanie między Nikiem, między prezesem Banasiem, a premierem Morawieckim, a Jarosławem Kaczyńskim tak naprawdę, bo on jest w tle całego tego zamieszania i konsekwencji, które z tego będą wynikać. No tak, ale prezes Banaś informuje, że zawiadomienie do prokuratury wysyła na razie w związku tylko z działaniami Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Czeka jeszcze, jak mówi, na odpowiedzi ze wszystkich instytucji. Na razie więc nie wysyła żadnego zawiadomienia do prokuratury w sprawie działania samego premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast no wiemy, że te kluczowe dokumenty podpisał właśnie premier Mateusz Morawiecki. Proszę więc powiedzieć, czy pana zdaniem prezes Banaś tutaj nie próbuje jednak w jakiś sposób negocjować cały czas z obozem władzy? Próbuje grać, to oczywiste. Daje sygnał odnośnie tego, mogę złożyć wnioski do prokuratury, mogę porozumieć się z prokuratorem generalnym, z ministrem sprawiedliwości, który także jest tutaj na marginesie dzisiaj obozu Zjednoczonej Prawicy. Ale mogę tego nie robić. Chcę negocjować. Jestem otwarty na negocjacje. I to jest dzisiaj stan państwa. To jest państwo PiS w pigułce. Tu widzimy, jakie jest zagrożenie takimi mafijnymi metodami, które wynikają, czy tak naprawdę dotyczą najważniejszych spraw państwa, dotyczą publicznych pieniędzy, dotyczą decyzji rządu, premiera, które powinny być kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. A są, ale tylko do pewnego czasu, do pewnego etapu. Więc to uważam, że to jest bardzo poważne zdjęcie rzeczywistości. To jest obraz rzeczywistości państwa PiS. Obraz pogrążonego państwa nie tylko w chaosie decyzyjnym, nie tylko w bałaganie organizacyjnym, ale także w politycznym i prawnym układzie. Jeżeli dacie mi spokój, jeżeli zagwarantujecie bezpieczeństwo mnie i mojej rodzinie, nie będę wyciągał wniosków z protokołu z pracy kontrolerów NIK, nie postawię zarzutów w prokuraturze. No to przyzna pan redaktor, że to są standardy wschodnie, a nie zachodnie. No właśnie, czy w związku z tym można naprawdę rzetelnie patrzeć na wyniki kontroli przeprowadzanych przez Mariana Banasia, bo można mieć uzasadnione podejrzenia, że jednak w jakiś sposób będzie próbował być może podkręcać te raporty, żeby obozowi władzy zaszkodzić, a żeby pomóc sobie. Trudno oskarżyć kontrolerów NIK o nieuczciwość czy brak zaangażowania w pracę kontrolną. Nie widzę takiej możliwości i powiem szczerze, mam dobre doświadczenia i dobrą ocenę wielu lat funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. I ta praca jest rzetelna. Jest pytanie o wnioski pokontrolne. Jest pytanie, jakie wnioski można i trzeba wyciągać na poziomie szefostwa NIK-u. Co zrobi prezes Banaś, co będą sugerować wiceprezesi NIK-u w kierownictwie. Uważam, że to dzisiaj jest najważniejsze. My musimy patrzeć na ręce tym, którzy podejmują decyzje. To znaczy tym, którzy z tego protokołu pokontrolnego będą mogli lub nie będą chcieli zrobić użytku.
No dobrze, to w takim razie jak opozycja może tutaj zadziałać, jak może zdyskontować wyniki czy efekty tej kontroli, pana zdaniem? Czy powinny być, nie wiem, wnioski o Trybunał Stanu dla premiera? Wie pan, patrzeć na ręce, monitorować sytuację, to także kwestia wolnych i niezależnych mediów. Musimy patrzeć i musimy wiedzieć, co z tych protokołów będzie wynikać, jakie będą wnioski pokontrolne i co z tych wniosków będzie wynikać. Bo jeżeli będzie tak, jeżeli jest tak, że złamano prawo, że wydano 76 milionów niezgodnie z prawem, bez żadnego trybu, tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński uparł się na to, żeby organizować wybory kopertowe, które były niemożliwe do przeprowadzenia. To znaczy, że ktoś za to musi ponieść polityczną i prawną odpowiedzialność. Nawet jeżeli to jest premier rządu Rzeczpospolitej, a może szczególnie wtedy, kiedy jest to premier, kiedy to jest osoba, która jest odpowiedzialna za politykę państwa, która jest premierem. No dobrze, to powinien być wniosek do Trybunału Stanu, czy nie? Platforma czy Koalicja Obywatelska ma wystarczającą ilość absolutnie posłów? Absolutnie musimy to rozważyć, ale najpierw decyzja jest po stronie prezesa NIK-u, kolegium NIK-u, i to my musimy poczekać na ostateczne zamknięcie tej sprawy na poziomie Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli te wnioski będą nieadekwatne do przestępstw, które zostały popełnione, czy do wniosków, które powinny zostać, czy zostały sformułowane przez kontrolerów NIK, wtedy oczywiście takie wnioski ze strony opozycji będą zasadne i będą podejmowane. Panie przewodniczący, pan we wrześniu 2019 roku, po tym, gdy superwizjer TVN ujawnił, że w kamienicy należącej do Mariana Banasia znajduje się hotel na godziny prowadzony przez ludzi o dość wątpliwej przeszłości, którzy byli skazywani między innymi za sutenerstwo, mówił pan tak, że Banaś powinien natychmiast podać się do dymisji, a jeżeli jej nie będzie, to znaczy, że PiS, Kaczyński, Morawiecki mają wiele do ukrycia. Mówił pan też, że to, że Marian Banaś jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli, to tak jakby Lis został dyrektorem kurnika. Czy pana ocena tej sytuacji na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy się zmieniła? Czy w interesie państwa jest, żeby Marian Banaś nadal pełnił tę funkcję? No ale wie pan, jesteśmy po przejściach tych kilkunastu miesięcy, tak jak pan wspomina. To właśnie, czy pana ocena się zmieniła? Bo zmieniła się postawa prezesa Banasia. On wtedy był częścią, elementem państwa PiS i te rzeczy, które zostały ujawnione wtedy przez media, spowodowały śmiertelny konflikt jego z Jarosławem Kaczyńskim. I tak naprawdę wtedy stał się prawdziwą ostoją normalności, rzetelności i pracy Najwyższej Izby Kontroli. Dał gwarancję pracy, widać było to po propozycjach kontroli, która była przygotowywana, czy systemu kontroli, planu kontroli, które przygotował kolegium NIK, a które autoryzował prezes Banaś, i potem cała procedura dania gwarancji NIK-owi na normalne funkcjonowanie. Nie jako ekipy, która jest podporządkowana polityce nowogrodzkiej, która kontroluje instytucje rządowe, instytucje państwowe. I wtedy zaczęła się normalna praca. Wtedy, kiedy zaczął normalnie pracować NIK, w normalny, rzetelny sposób kontrolować państwo, instytucje państwowe, wtedy zaczął się śmiertelny konflikt z prezesem Kaczyńskim i z PiS-em. I widzimy tego efekty. Ja uważam, że dużo trzeba było zrobić i w bardzo mocny sposób musiał zostać, w bardzo taki ewidentny sposób został zaatakowany prezes Banaś, i to spowodowało jego powrót do normalności. Zaczął normalnie funkcjonować jak prezes NIK-u, który kontroluje państwo, a nie jest częścią systemu państwa PiS. Panie przewodniczący, zmieniamy temat. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna opublikował sondaż, z którego wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 12% głosów. Proszę powiedzieć, czy Borys Budka powinien rozważyć podanie się do dymisji? Platformie Obywatelskiej potrzebny jest nowy początek, nowy etap, nowe spojrzenie na kwestie organizacyjne, programowe, także personalne. Oczywiście to nie jest kwestia jednej osoby czy tylko przewodniczącego, ale ja uważam, że powinien być system zaangażowania, system podmiotowości Platformy Obywatelskiej powinien być zdefiniowany i zbudowany w inny sposób. Ja mam te doświadczenia z lat 16, 15, 19, 20, wtedy, kiedy udawało się w Platformę zaangażować wszystkich tych, którzy chcieli na jej rzecz pracować, bez różnicy środowisk, rodzin, pochodzenia, także
zaszłości i historii. Uważałem, że wszyscy muszą pracować na rzecz odbudowania pozycji Platformy. Tak było wtedy, kiedy przegraliśmy wybory w 2015 roku i to się wtedy udało. Ale to nie może być tylko deklaracją, ale musi być faktem, musi być rzeczywistością. Platforma będzie mogła się odbudować i wrócić na pierwszą pozycję partii opozycyjnych wtedy, kiedy wszyscy będziemy się tym skutecznie, solidarnie zajmować i w to angażować. To jest możliwe i do tego potrzebne jest, tak jak powiedziałem, nowe otwarcie, nowy etap, nowy początek. No dobrze, panie przewodniczący, ale pana początki też nie były proste. Ja pamiętam, w listopadzie 2016 roku też był taki sondaż, w którym Platforma Obywatelska miała 11%. Czy pan nie uważa, że jednak Borysowi Budce, obecnemu kierownictwo, powinno dać się więcej czasu? A wcześniej był taki, który miał 9% wtedy, kiedy przejmowałem Platformę Obywatelską. Tak, tylko że wie pan, panie redaktorze, ja zostawiałem jako przewodniczący, zostawiałem Platformę Obywatelską 14 miesięcy temu, kiedy miała 31% poparcia. Po kilku kolejnych przegranych wyborach jednak. Tak, na przykład tych do senatów, które zbudowały większość senacką i dały możliwość kontroli. No właśnie, dziękuję. I to jest, to pokazuje tylko pewną, uważam, mądrość procesu, bo trzeba uczyć się na błędach innych. I to, że oczywiście udało nam się odbudować Platformę z tych kilku czy kilkunastu procent do pierwszej partii opozycyjnej, udało nam się stworzyć koalicję europejską, obywatelską, wygrać pakt senacki, wygrać wybory do Senatu, to był etap. Ale wtedy PiS był silny, wtedy PiS był mocny, wtedy PiS miał 40%, wtedy rozdawał pieniądze, proponował, wprowadzał 500+. Wtedy było bardzo ciężko, żeby z PiS-em konkurować. Dzisiaj PiS jest, mówiliśmy przecież kilka minut temu o sytuacji w państwie PiS, o tym, co pokazują raporty NIK-u i widzimy, jaka jest degradacja PiS-u i rządów Zjednoczonej Prawicy. To opozycja powinna być beneficjentem dzisiaj tej sytuacji. To opozycja powinna prowadzić w rankingach zaufania i w sondażach. To opozycja powinna przygotowywać się do przejęcia władzy. A sytuację mamy taką, że opozycja, rozbita opozycja, która nie może znaleźć porozumienia między sobą, która nie współpracuje ze sobą, przegrywa głosowania, w których PiS nie ma 230 głosów. Ma 211 głosów, tak jak przy Funduszu Odbudowy, i wygrywa to głosowanie. No wie pan, to za naszych czasów było nie do pomyślenia. No dobrze, znaczy, gdyby taka zdaniem sytuacja pojawiła się wcześniej, wykorzystalibyśmy to. Więc dlatego mówię, dzisiaj trzeba wyciągać wnioski z tego, co się stało. To kto powinien, trzeba naprawdę, kto powinien dokonać tej personalnej zmiany? Kto powinien ją przeprowadzić? Kto powinien być może zastąpić Borysa Budkę, pana zdaniem? Bo pan mówi, że pan nie chce być szefem Platformy. Ja uważam, że mój czas 4 lat prowadzenia Platformy to jest była decyzyjność, to była odpowiedzialność. Dzisiaj musimy stworzyć wariant zarządzania Platformą Obywatelską, współpracy między środowiskami i partiami opozycyjnymi, w takim, w którym wszyscy się pomieszczą. Też mówię o Platformie Obywatelskiej. To jest możliwe, jeżeli wszyscy będą uczestniczyli w tym projekcie odbudowy Platformy. Nikogo nie pominiemy. Zwrócimy się do każdego z nas, do wszystkich posłów i senatorów. Jeżeli uda się odbudować, jeżeli uda się przenieść większość senacką do Sejmu, do współpracy sejmowej, to jest dla nas klucz do zwycięstwa w głosowaniach, które przecież jeszcze się pojawią. Opozycja nie może się, musi się spierać, powinna konkurować, ale musi potrafić współpracować. Ten przykład ostatniego głosowania jest tak naprawdę jest wskaźnikiem, w jaki sposób nie możemy się zachowywać. Możemy się różnić. Będziemy może szli w różnych układach politycznych do następnych wyborów. Ale dzisiaj, tu i teraz, jeżeli PiS walczy ze sobą, jeżeli walczy z Solidarną Polską, jeżeli nie ma większości, to trzeba wykorzystać. To jest wielka nauczka dla nas wszystkich. I dlatego mówię, wyciągnijmy z tego wnioski. Zbudujmy coś, panie przewodniczący, co dlatego pytam, powoduje, że Polacy czy pan znowu widzi będą tę osobę, skoro pan nie chce być szefem Platformy, to czy pan widzi osobę, która mogłaby skutecznie zastąpić Borysa Budkę i zrealizować te plany, o których pan mówi? Z całym szacunkiem, panie redaktorze, ja powiedziałem bardzo wyraźnie, nie będę w mediach, rozpoczynał wskazań czy analiz, kto byłby lepszy, czy kto byłby bardziej skuteczny. To jest rozmowa wewnątrz partii. Ja jestem czynnym politykiem, ja jestem posłem i jestem osobą, która czuje się patriotą Platformy, która Platformę zakładała. I zawsze mówię, sięgajmy do historii, czerpmy z tego doświadczenia i naukę i szukajmy rozwiązań na przyszłość, ale róbmy to razem.
i zrobimy to. Ja jestem przekonany, że to jest możliwe i jestem przekonany, że uda nam się to zrobić. Tylko oczywiście ze strony kierownictwa, liderów partii musi iść ten pierwszy impuls, musi iść otwarcie, musi iść pokazanie chęci zbudowania czegoś nowego, skutecznie zatrzymującego państwo PiS, skutecznie budującego konstrukcję wyborczą, która wygra wybory 2023 roku i do Sejmu, i do Senatu. Dzisiaj to jest wyzwanie i to musi należeć, ta inicjatywa musi należeć do Platformy Obywatelskiej, do liderów Platformy Obywatelskiej i tego od nich oczekuję, bo to wtedy jest ten impuls, który zbuduje najpierw wewnątrz Platformy, a później w środowisku partii opozycji demokratycznej tę wspólnotę interesu i działań. To jest przyszłość najbliższych tygodni. Panie przewodniczący, to musi być przyszłość najbliższych tygodni. To zupełnie na koniec. Czy pana zdaniem, bo takie obawy się wśród części przynajmniej polityków Platformy pojawiają, Rafał Trzaskowski, który buduje swój ruch, szykuje taką arkę, która pozwoli mu wypłynąć no, w razie potopu na szerokie wody, czyli mówiąc w skrócie, wystartować poza Platformą w wyborach? Nie uważam, żeby to był najlepszy wariant zastępowania Platformy Obywatelskiej, opozycji, budowania czegoś w zamian. Jeżeli to w ciekawy, interesujący sposób dopełni aktywności opozycji, obecności opozycji, to tylko dobrze. Ja rozumiem tak Rafała Trzaskowskiego, że ten żywioł samorządowy, ale także młodzi ludzie, którzy zapraszani są na te spotkania, którzy angażowali się w kampanii wyborczej, mogą mieć także ciekawe spojrzenie na ofertę programową przygotowaną przez Rafała Trzaskowskiego, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby to było przeciw Platformie Obywatelskiej czy przeciw opozycji, żeby to było obok czy zamiast. A myśli pan, że Rafał Trzaskowski ma taki plan? Rzeczywiście? Myśli pan, że on ma taki plan albo jest do tego namawiany? Nie uważam, że bo to jest przeciwskuteczne. Jeżeli my będziemy szukać tego, co zastąpi obecnie funkcjonującą opozycję, co nie uzupełni, nie poprawi, nie zmobilizuje. Miejsca jest dużo, przestrzeni jest dużo. My po prostu musimy chcieć pracować razem i wiedzieć, jaki jest cel. Celem jest organizacja opozycji w taki sposób, żeby żaden głos nie został zmarnowany i żeby każdy głos, każdy Polak, każdy krzyżyk na karcie wyborczej służył temu, żebyśmy zakończyli te fatalne rządy PiS-u i żebyśmy mogli wybrać rząd, który zacznie odbudowywać pozycję naszego kraju, odbudowywać demokrację, praworządność i to wszystko, co jest najważniejsze i o co walczymy. I wiem o tym, jestem przekonany, że Rafałowi Trzaskowskiemu też na tym zależy i też będzie w taki wielki, ogromny projekt, będzie się angażował. Grzegorz Schetyna był gościem Onet Opinie. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. I dziękuję państwu. Do zobaczenia.